Witam Państwa, to znowu ja, bo wtorek. Słuchałam ostatnio bardzo dokładnie Joasi Gałaj i trochę żeśmy rozmawiały na ten temat, jak możemy połączyć swoje sprawy i ona będzie mówiła następnym razem, czyli jutro, o różnego rodzaju mechanizmach, które mamy. Ja dzisiaj też trochę do tych mechanizmów nawiążę, nie konkretnie do mechanizmów, ale też do tego, jak one są przez nas wykorzystywane, dlaczego. Co się dzieje w tej rodzinie, która jest uwikłana w różne trudne sytuacje, żeby to też miało jakąś ciągłość. Słuchajcie, ostatnio miałam zadane pytanie na Messengerze i troszeczkę do tego pytania dzisiaj jeszcze wrócę, a później po programie jeszcze korespondowałam na Messengerze z panią, która potrzebowała mojego wsparcia, informacji i powiem wam, że to jest super rzecz, dlatego że my wtedy mamy taki żywy kontakt, tak? Ja rozumiem, że to, co mówię, do kogoś dociera, komuś jest potrzebne, więc jak najwięcej takich rzeczy, jak najwięcej pytań, potem kontaktów nawet na Messengerze ze mną, to bardzo pomaga. I mam dzisiaj taką niestety trochę smutną refleksję, zanim zacznę już tak konkretnie o tym, co sobie postanowiłam, ponieważ po raz pierwszy od właściwie 2 miesięcy wyszłam na ulicę, ale nie tak, że wyszłam, przeszłam do samochodu już, tylko byłam na tej ulicy, to znaczy byłam w ZUS-ie, byłam pod bankiem, no pod, bo teraz się wszędzie czeka pod. I tak sobie, tak mi się smutno zrobiło, ponieważ ja bardzo liczyłam na to, że my jako ludzie zmienimy pewne zachowania nasze i pewien nasz stosunek do drugiego człowieka przez tą pandemię, przez to, co wszystkich dotknęło, bo dotknęło każdego, nawet tego, kto myśli sobie, że to jest wirus specjalnie gdzieś wyprodukowany i rzucony nam na pożarcie, nie wiem, polityczne czy jakiekolwiek inne. I zobaczyłam rzecz bardzo smutną. Słuchajcie, ludzie są dla siebie nierzeczliwi. Nie pomagają sobie. Ludzie warczą na siebie. Mają pretensje do osób, które pracują w tym banku. Dlaczego 5 osób? A dlaczego nie zapytają takiego okienka? Wiecie co? Nic mi się nie stało. Na tej ulicy przed bankiem miałam maseczkę, miałam rękawiczki, myślałam sobie nawet o tym, co ja tutaj dzisiaj w tym programie mogę fajnego zrobić. I nagle poczułam się strasznie samotna, bo ja nigdy nie byłam wrogo do ludzi nastawiona. A teraz jakby wydawało mi się, że to się wszystko zmieni. Ta przepiękna przyroda, która buchnęła, że to nam da takie. Mamy wspólnego wroga i że ten wspólny wróg nas jakoś połączy. I tym bardziej zrozumiałam to, o czym mówiłam poprzednio, z czym pracuję i o czym będę mówiła dzisiaj. Czyli proszę Państwa, jeżeli my nie potrafimy w rodzinie być dla siebie życzliwi, to też trudno się spodziewać, że będziemy życzliwi dla ludzi na ulicy, a szkoda. Natomiast myślę sobie tak, że część tych osób, gdyby tak trafić z nimi na terapię, gdyby oni mogli i chcieli pogrzebać gdzieś tam w swoim wnętrzu, to być może by się okazało, że właśnie tacy są, ponieważ w takim środowisku wzrastali. Czyli nie było życzliwości, nie było mówienia do siebie spokojnym tonem, nie było mówienia do siebie spokojnym językiem, nie było przytulania, nie było głaskania po głowie, jak się coś źle działo. Właśnie były takie szybkie, krótkie teksty, które miały załatwić sprawę. I zakończyłam, o ile pamiętam, poza tą informacją, że jeżeli chcemy naprawdę sobie poradzić z tymi błędami, które dotknęły nas w dzieciństwie, niezależne od nas, zupełnie niezamierzone, zupełnie nie spowodowane naszym jakimkolwiek myśleniem, zachowaniem, a tak czasami dzieci właściwie bardzo często biorą to na siebie, to chciałabym trochę pokontynuować ten temat. Czyli dziecko, które nie jest bite w rodzinie, które nie jest w tej rodzinie fizycznie źle traktowane, ale jest źle traktowane psychicznie, to jest dziecko, które bardzo długo nie potrafi z tego wyjść. Długo się w tym miota. I to są często właśnie ludzie, którzy w dorosłym życiu mają trudno. Ale proszę Państwa, jest też definicja krzywdzenia dziecka, którą kiedyś skonstruowała Światowa Organizacja Zdrowia. I tam jest napisane coś takiego, że
każde, i proszę zwrócić na to uwagę, zamierzone i niezamierzone działanie osoby dorosłej, która powoduje lęk, niedostateczny rozwój, niedostateczne bezpieczeństwo, jest krzywdzeniem dziecka. I teraz zobaczmy, jak się tak zastanowimy, to zamierzone krzywdzenie, to my sobie tak bardzo łatwo potrafimy oceniać. Katarzyna W. zabiła swoją córkę Magdę. No po co to zrobiła? Po to, żeby zwrócić na siebie uwagę męża, po to, żeby się uwolnić od czegoś, po to, żeby coś zyskać, bo zawsze jest po coś. No i my mówimy, jak mogła, albo jak można. Wiecie, ja bym nie mogła, wy byście nie mogli, a ona mogła. Czyli jakby pytanie, jak mogła, czy jak można, jest pytaniem takim rzuconym w eter, który praktycznie nie ma odpowiedzi. Chyba, że się zaczniemy nawet terapeutycznie zastanawiać nad tym, co to oznacza, że dało to jej jakąś korzyść. Ale w drugiej części tej definicji jest wyraz niezamierzone działanie osoby dorosłej. Czyli jak niezamierzone działanie osoby dorosłej może krzywdzić dziecko? No właśnie dokładnie tak. Tak, czyli włączam sobie jeszcze czas. Tak, czyli krzywdzi w ten sposób, że dziecko nie ma poczucia bezpieczeństwa, bo dziecko, które słyszy krzyki, widzi wezwaną policję, które widzi porozrzucane przedmioty, które widzi porozbijane meble, które widzi płaczącą matkę, siniaki na jej ciele bardzo często, no jakie ono ma poczucie bezpieczeństwa? Żadnego. Poczucie bezpieczeństwa to jest coś tak ważnego w rozwoju dziecka i też trochę takie, jakby to powiedzieć, takie może niedoceniane w tym okresie, nawet wychowawczo, ponieważ przez wiele, wiele, wiele lat wychowywani byliśmy, no ja na pewno i jeszcze częściowo tak wychowywałam moje dzieci, w taki behawiorystyczny sposób. Czyli jak się zadzieje to, to będzie to. Jak się zadzieje to, to będzie to. Jak będę brać często dziecko na ręce, to je rozpieszczę. Jak nie będę brać, to się nauczy, że jest samodzielne. To w ogóle nie o to chodzi. Poczucie bezpieczeństwa to jest coś takiego, co jest z nami do końca życia. Jeżeli my mamy poczucie bezpieczeństwa w swoim środowisku rodzinnym, szkolnym, małżeńskim, partnerskim, społecznym, to my jesteśmy osobami silnymi. Dlatego, że to też tworzy więź. Więź to jest coś niesamowicie ważnego. I teraz, jeżeli my mówimy o tym, że nawet niezamierzone działanie osoby dorosłej może być krzywdzące dla dziecka, to jakie to mogą być działania? No na przykład takie, że nie jesteśmy zainteresowani, na czym polega rozwój dziecka, emocjonalny i fizyczny. I na przykład wyobrażamy sobie, że każde dziecko, jak my widzimy czerwony balonik na niebie, to jak mu pokażemy palcem, to on ten czerwony balonik zauważy. I to jest nieprawda. Bo czasami pokazujemy coś bardzo dużego, a dziecko ma wzrok skierowany w drugą stronę. A już nie daj Boże, jak się rodzice zezłoszczą, że my pokazujemy dokładnie palcem. Mało tego, złapaliśmy za buzię i pokazaliśmy, gdzie to jest. A dziecko tego nie widzi, no to się wściekamy. Pokazywałem ci. Bo nie wiemy, od jakiego wieku dziecko jest w stanie zobaczyć coś w przestrzeni. Od jakiego wieku dziecko potrafi czuć czasoprzestrzeń. Przecież dla mojej wnuczki, która jest bardzo mądra i ma 4 lata, tydzień i 7 dni to są dwie zupełnie inne rzeczy, chociaż zna dni tygodnia. Minuta i godzina to też są dwie zupełnie abstrakcyjne rzeczy. I naukowo dziecko około 6 roku życia dopiero się tego uczy. Więc jeżeli my wymagamy rzeczy niemożliwych od dziecka, którego nie znamy, ponieważ no nie uczymy się go, tak? To już jest forma krzywdzenia. Czyli stawianie nieadekwatnych wymagań w stosunku do możliwości i wieku dziecka. Nieadekwatne wymagania. No każde dziecko musi skakać przez kozioł. To robi nasza polska szkoła. Nie każde dziecko potrafi skoczyć przez kozła, a nie każde skoczyć w dal, a nie każde grać w piłkę. W związku z tym też to, co robimy czasami w domu w sposób niezamierzony, czyli a twoja siostra Marysia to miała dobre stopnie,
a twój brat Gieniek to jest sportowcem, a ty to jesteś po prostu nie wiadomo kim. Może jesteś adoptowany. Oczywiście żarcik, ale żarcik kogo śmieszy? Nas. Tego dziecka, do którego o tym mówimy, nie śmieszy absolutnie. Więc te niezamierzone rzeczy są bardzo niestety częste i ważne. I nie dotyczą tylko rodziny, dotyczą też oczywiście innych środowisk. Bardzo na to warto zwracać uwagę. I teraz, jeżeli my dajemy swojemu dziecku, nawet w tej rodzinie przemocowej, dajemy poczucie bezpieczeństwa, troskę, uważność, to my dajemy też to, o czym powiedziałam, tą więź. I to dziecko będzie trudniej skusić na alkohol, nikotynę, marihuanę, dlatego że ono ma więź z rodzicami i wie, czego ci rodzice oczekują, ale oczekują w ten pozytywny sposób. Kolejna rzecz to jest taka rzecz fizyczna, czyli to, co my możemy dać dziecku, żeby go nie krzywdzić, to jest, proszę Państwa, właściwe odżywianie, czyli od dziecka nauczenie, co jest dobrym dla zdrowia jedzeniem. I znowu, ja to już na którymś tam poprzednim wykładzie mówiłam, że nie wykład, a przykład. Czyli jeżeli my będziemy się obżerali chipsami, a dziecko będziemy mówili, że zdrowa jest sałata, to dziecko tej sałaty nie będzie chciało jeść. Więc jeżeli my pokazujemy różne zdrowe rzeczy, czyli ta fizyczna nasza troska o dziecko, o właściwe odżywianie, spowoduje to, że w przyszłości to dziecko będzie zdrowsze. Właściwe ubranie, proszę Państwa, to nie właściwe ubranie to nie jest bluza Nike i buty Reebok'a. Właściwe to znaczy buty na zimę, na lato, na wiosnę i na jesień, jeżeli są jeszcze cztery pory roku, co wątpię. Ochrona zdrowia. Ja nie wiem, czy ja już mówiłam, ale 22 lata byłam kuratorem rodzinnym i pamiętam taką sytuację z życia, kiedy dziecko przestało chodzić do szkoły, ja z tego powodu byłam kuratorem, a potem się okazało, jak się spotkaliśmy, że on cały czas jak ze mną rozmawia, chłopiec to był, patrzy w taki sposób, podnosi głowę, mruży oczy i tak patrzy z dołu oczu na mnie. Ja się zorientowałam, że on po prostu nie widzi. I się okazało, że jak rodzice poszli do okulisty, oczywiście zmuszeni przeze mnie, to się okazało, że chłopak ma niesamowitą wadę wzroku i astygmatyzm i jakieś tam jeszcze inne rzeczy. No i potrzebne mu było po prostu profesjonalne okulary. Chłopiec dostał okulary i zaczął chodzić do szkoły, bo nie czuł się inny, nie czuł się gorszy, nadążał za innymi uczniami. Czyli zobaczcie, ta troska, to spojrzenie na dziecko, to te właściwe rzeczy, które ona powinna dostać, powoduje to, że to dziecko jest silniejsze. Oczywiście najczęściej te rzeczy dostaje w rodzinie nieprzemocowej. W przemocowej dostaje tego bardzo, bardzo mało. Jest popychane, odpychane, nie ma się dla niego czasu. Te różne takie, wiecie, akcje, spoty, które funkcjonowały przy okazji różnego rodzaju rzeczy, które się działy w naszym kraju. Ja nie zapomnę takiego, porozmawiaj z dzieckiem, bo jak nie ty, to zrobi to dealer. To chodziło między innymi właśnie o to, tak, że jeżeli my nie porozmawiamy z dziećmi o różnych rzeczach, jeżeli nie pokażemy im drogi, to na pewno zrobi to kto inny. A w tej chwili to w ogóle internet, tak? Czyli różne rzeczy może pokazać, które nie mają nic wspólnego z prawdą. Czyli te wszystkie rzeczy, o których powiedziałam, to są rzeczy, które krzywdzą dziecko. Jest jedna taka rzecz, którą sobie zostawiłam na koniec, żeby zwrócić na nią uwagę. To są sytuacje, proszę Państwa, kiedy naprawdę nieświadomie w bardzo dużej części domów naszych się dzieje, niezależnie od tego, czy dom jest przemocowy, czy nie, to jest odrzucenie dziecka. I wiecie, kiedy to się dzieje? Ja nie mówię tu o celowym, tylko o niezamierzonym, tak? Czyli niezamierzone odrzucenie dziecka dzieje się na przykład wtedy, kiedy ktoś w tej rodzinie zachoruje bardzo poważnie. I wtedy skupiamy się nad tym chorym i to dziecko, które się czuje odrzucone, bo do tej pory było dla niego dużo czasu, teraz nie ma. My mu to tłumaczymy, mówimy mu, dlaczego tak się dzieje, ale ono się ma prawo czuć odrzucone. Czyli znowu bardzo otwarta, bardzo szczera rozmowa. Jest jeszcze jedna rzecz, kiedy dziecko się może czuć odrzucone. Przy bardzo pięknej sytuacji, kiedy w domu się pojawia drugie dziecko. Dlatego, że
Nie ma się co oszukiwać, że to drugie dziecko. Trzeba częściej przewijać, wsadzać mu smoczek, bo wypadnie, dawać mu jeść, patrzeć, dlaczego płacze. Dziecko nie umie powiedzieć, mamo, jest mnie. Zaczyna sygnalizować nam płaczem, czyli my podchodzimy, musimy znaleźć przyczynę, to trwa. A to dziecko, które do tej pory było najważniejsze, było jedyne, pierwsze, któremu się poświęcało dużo czasu, jest odrzucone i czuje się odrzucone. Czyli już wcześniej trzeba przygotowywać dziecko do tego, że będzie ktoś nowy, bardziej wymagający, że to są chwilowe, przejściowe sytuacje i włączać dziecko po prostu w takie sytuacje pomagania. Jeżeli mówimy o przemocy i dziecko jest świadkiem przemocy, to te wszystkie rzeczy, które się dzieją w głowie, to jest przemoc psychiczna, dlatego że ono to odczuwa. Odczuwa i bardzo długo to w nim siedzi. Wiecie co, pamiętam taką już dorosłą dziewczynę, dorosłą, bo miała 19 lat, no ale to jeszcze ciągle dziecko, która chodziła na terapię, była anorektyczką i ona mówiła nam ciągle, że niezależnie od tego, jak mówią jej ludzie, że super wygląda, niezależnie od tego, jak sama się świetnie czuje, w momencie, kiedy patrzy w lustro, widzi twarz swojej babci, która ją wychowywała, bo rodzice wyjechali za granicę i tam się zresztą rozstali. I ta babcia jej mówiła ciągle, ona była podobno pulchnym dzieckiem, no takiej jej nie znałam, i ta babcia jej mówiła ciągle, jak będziesz taka gruba i będziesz tak żreć, to nie znajdziesz sobie ani męża, ani chłopaka, ani towarzystwa. I ona, mając 19 lat, od 4 lat się nie spotyka z babcią, ponieważ babcia umarła, ona żyje cały czas tym jednym zwrotem, który został jej w głowie. Dobrze, że poszła na terapię, ponieważ nie wiadomo, czy ona by tą anoreksję w ogóle przetrwała, tak? Bo mimo, że była już bardzo chuda i była kilkakrotnie w szpitalu, to ona mówi, że jak dzwon po prostu kładzie się na łóżku, słyszy ten głos. Ogląda się w lustrze, słyszy ten głos. Ktoś jej coś mówi, to ona nie słyszy do końca zdania, tylko słyszy ten głos. Zobaczcie, jak strasznie zapadają nam w serca, w głowę rzeczy, które nam ktoś strasznego powie. I stąd też była taka akcja, słowa ranią bardziej niż klaps. I trochę tak jest w badaniach, że ta przemoc psychiczna to jest taka, dajemy radę. Ja jeszcze nie wspominałam tutaj o przemocy seksualnej wobec dziecka i pewnie dzisiaj nie zdążę tego w całości omówić. Zostawię sobie trochę na inny czas, ale chciałabym powiedzieć, że jeżeli mówimy o przemocy seksualnej wobec dziecka, to ona ma bardzo wiele określeń i nazw. I to nie jest tylko to, że my dziecko wykorzystujemy seksualnie w fizyczny sposób, czyli penetracja, dotykanie i tak dalej, ale to są również sytuacje, kiedy my mówimy dziecku coś, na co dziecko w odpowiednim okresie swojego życia nie jest gotowe. Na przykład mówimy małemu dziecku, twój tata to nawet jak jest pijany, wali mi się do łóżka i chce seksu. Albo chce się kochać, no bo różne używamy określeń. Dziecko nie powinno tego słuchać. To jest sytuacja, kiedy ojcowie czasami mówią, och, jak ci już rosną cycuszki. To naprawdę bardzo śmieszne, wiecie, to jest w ogóle najbardziej chyba poniżające dla dziecka, które się wstydzi, te cycuszki go bolą, jak rosną, to dziecko wymaga wtedy ogromnej troski i miłości. I dlatego nie będę już dzisiaj może więcej mówiła o tej przemocy seksualnej, dlatego że to jest taki długi temat, ale jeżeli chcielibyście zaproponować albo zadać jakieś pytania, to powiem wam, jaki mam plan na najbliższy czas, tak? Czyli za tydzień troszkę jeszcze powiem o przemocy wobec dzieci po to, żeby ci, którzy mają problem w tej chwili ze sobą, potrafili odnaleźć siebie być może w tamtym czasie i żeby wiedzieli, co z tym zrobić. Powiem o przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych, bo to jest bardzo taka charakterystyczna przemoc i bardzo niezauważana, niedoceniana, jakby bez reakcji, bez interwencji. Powiem, jeśli zdążę, a jeśli nie, to w następnym okresie czasu, o świadkach, o tym, jak powinni reagować świadkowie, jakie mają możliwości, co to znaczy świadek ze zwierzeń i jak się przygotować do tego, żeby była
dobrze przygotowana sprawa ewentualnie do zawiadomienia policji, prokuratury, sądu i tak dalej. Jutro się spotykacie z Jasią, będzie na pewno bardzo ciekawy temat i do zobaczenia.